Na kolejną grę z uniwersum Cyberpunka przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. W końcu Cyberpunk Orion wkracza dopiero w początkową fazę produkcji. Całe szczęście Redzi umilali nam czas przed premierą gry różnymi cyberpunkowymi rzeczami i wydaje się, że do premiery Oriona również nie pozwolą nam się nudzić. Być może pamiętacie zapowiedzi gry planszowej Cyberpunk Gangi Night City. Wprawdzie premiery sklepowej w Polsce jeszcze nie było, więc nie mogę wam powiedzieć, czy fajna i jak z jakością, ale Redzi już zapowiedzieli kolejną planszówkę. Tym razem jednak nie będzie ona bazowała na postaciach z gry, a z serialu Edgerunners. Planszówka, o której mowa, pozwoli nam stoczyć epickie starcie wprost z finału serialu. Będzie to dwuosobowy bitewniak, w którym jedna ze stron obiera kierowanie nad drużyną bohaterów, wśród których pojawią się m.in. David, Lucy, Rebecca czy Kiwi, a drugi z graczy będzie zarządzać oddziałami Arasaki z Adamem Smasherem na czele. W pudełku znajdziemy 24 akrylowe pionki przedstawiające wszystkich dostępnych w grze bohaterów z grupy Edgerunners oraz Arasaki. Wszystko to oczywiście w kolorze i ze świetnymi grafikami. Będzie również możliwość ulepszenia swojego zestawu, pewnie na zasadzie zestaw standardowy i zestaw deluxe, i analogicznie jak w standardzie dostaniemy jedynie te kolorowe akrylowe pionki, tak w deluxie otrzymamy jeszcze 24 figurki 3D tychże postaci. Te już niestety nie będą w kolorze, ale to akurat z takiego powodu, że większość entuzjastów tak zaawansowanych planszówek woli raczej samemu je pomalować. Akcja gry dzieje się oczywiście w Night City, tego raczej każdy się spodziewał, z gliszczowego cyberpunkowego miasta, co staną przedstawione na planszy o wymiarach 55 na 76 cm, więc całkiem kurczę sporo. Podobno ma ona być też dwustronna, ciekawe jak to będzie wyglądać, może jedna dzienna plansza, druga nocna, no nie wiem, zobaczymy. Ale przechodząc już do samego gameplayu, jak mówi strona Monster Fight Club, planszówka Cyberpunk Edgerunners będzie swego rodzaju bitewniakiem, w którym bardzo dużo się dzieje i trzeba szybko reagować. Postacie mają zielone, żółte i czerwone akcje. W zależności od tego, jaki kolor akcji wykonujemy, będziemy rzucać kością innego rozmiaru lub poruszać się na inną odległość. Gdy postacie odnoszą obrażenia, ich akcje zmieniają kolor na czerwony, a czerwona kość akcji ma tylko 6 bloków, co również zmniejsza szansę na wykonanie potężnego ataku lub ruchu. Ale kiedy postacie otrzymają już obrażenia, to nie stoją bezczynnie, a wręcz przeciwnie, mogą automatycznie się odegrać. Mogą kontratakować, robić uniki lub używać jednej ze swoich specjalnych zdolności. Jeśli kontratakujemy, możemy celować jedynie w rywala, który zadał nam obrażenia. Oddalenie się po otrzymaniu obrażeń może zapobiec ponownemu otrzymaniu obrażeń, zanim dana postać będzie mogła wykonać akcję. Więc no, bardzo często będziemy musieli zdecydować, czy przechodzimy do ofensywy, czy jednak bardziej opłaca nam się wycofać i podejść do walki z innej strony. A nie mamy wcale dużo czasu, bo zaraz nasz przeciwnik będzie wykonywał swój kolejny ruch. Gracze będą na zmianę szybko wykonywać swoje ruchy, zamiast tradycyjnych kolejek, gdzie jeden gracz wykonuje 10 tysięcy swoich ruchów, ten drugi czeka na swoją kolej, później ten drugi wykonuje milion swoich ruchów, a ten pierwszy czeka i tak dalej, co ma zapewnić bardzo szybką rozgrywkę i zapewnić brak nudy. W skrócie będzie wyglądać to tak. Gracz A ma kontrolę nad walką i jego postacie mają do wykonania swoje ruchy. Gracz wykonuje jedną z akcji i wtedy zamiast wykonać następną, do głosu dochodzi przeciwnik i może zareagować na to, co właśnie zrobił jego oponent. Po reakcji gracz A znów wykonuje swoją akcję, gracz B reaguje i tak aż gracz A wyczerpie wszystkie swoje akcje. Wtedy kolejka przechodzi na gracza B i wszystko zaczyna się od nowa. A skoro już mówimy o akcjach, to gdzieś muszą być one zapisane. Otóż każda postać w Cyberpunk Edgerunners Combat Zone ma kartę postaci z umiejętnościami, zdolnościami i wyposażeniem. Niektóre postacie są wojownikami, inne geniuszami technicznymi, a jeszcze inne genialnymi przywódcami. Karty postaci stanowią rdzeń systemu reakcji i informują o tym, ile akcji dana postać ma do dyspozycji, jakie są jej umiejętności i jakie specjalne zdolności lub ekwipunek posiada. Z boku kart widzimy też na przykład informacje o skillach postaci i w momencie, gdy chcemy wykonać jakąś akcję powiązaną z danym atrybutem, do wyniku na kości dodajemy liczbę punktów tego konkretnego atrybutu z karty naszej postaci, dzięki czemu pojawia się fajny bonus dla różnych typów postaci wykonujących różne akcje. Ale to wszystko oznacza, że też pewnie trzeba będzie sporo postudiować wszystkie karty i umiejętności wszystkich bohaterów, aby później w trakcie rozgrywki móc rzeczywiście szybko reagować, bo już widzę, jak jakaś nowa osoba siada do stołu, pierwszy raz widzi tę planszówkę i w swojej kolejce akcji 10 minut odczytuje, co może, a co nie może, co powinna, czego nie powinna, a Adam Smasher czeka z naładowaną rakietnicą, aż łaskawy gracz wreszcie doczyta, jaką akcję może wykonać. Zobaczymy, jak to będzie działać w rzeczywistości, bo jak na razie mam lekkie obawy, ale to pewnie jak z każdą inną planszówką, im więcej razy się w nią zagra, tym przyjemniejsze są wszystkie kolejne rozgrywki. Ale z tych opisów starsi fani Cyberpunka jeszcze z wersji Red mogą zauważyć sporo punktów wspólnych z inną starą planszówką, a mianowicie Cyberpunk Red Combat Zone, i bardzo słusznie, bowiem te gry będą ze sobą w pełni kompatybilne, chociaż realia dzieli ponad 30 lat. Ale zapewne będzie można mieszać ze sobą postacie, figurki, karty i osoby posiadające starą wersję Red Combat Zone będą miały jeszcze więcej frajdy niż osoby, które zakupią samą wersję
wersję Edge Runners dzięki możliwości odświeżenia klasyka, którego pewnie uwielbiają i mają do niego ogromny sentyment. Co do zawartości pudełka Cyberpunk Edge Runners Combat Zone, to znajdziemy w nim oczywiście instrukcję obsługi, księgę scenariusza Edge Runners, który będziemy odgrywać, 24 kolorowe pionki bohaterów i 24 figurki bohaterów w przypadku wersji Deluxe, dwustronną składaną planszę, trójwymiarowe ruiny Night City, karty dla wszystkich postaci, wszystkie tokeny, potrzebne akcesoria, kości i w przypadku preorderu również plakat z uchwyconym momentem starcia Rebeki ze Smasherem. Na stronce, którą zostawię wam w opisie, można również zapisać się na giveaway ekskluzywnej figurki Smashera i Rebeki, która nie będzie później dostępna. Może akurat uda wam się wygrać, kto wie. Jak na razie cena nie została podana za całą grę, data premiery również nie została podana. Fajnie byłoby, gdyby czas oczekiwania nie był zbyt długi, bo na przykład przy grze planszowej z Wiedźmina ścieżka przeznaczenia na dostarczenie gier przyjdzie nam poczekać dopiero do połowy 2025 roku, a no, mamy początek 2024, więc trochę czasu jeszcze zostało. Póki co to nawet nie została jeszcze ogłoszona data rozpoczęcia zbierania zamówień, można się jedynie zapisać na newsletter, w którym dostaniemy informację, która da nam z kolei informację o rozpoczęciu sprzedaży, gdzie znowu otrzymamy informację o faktycznej dacie premiery gry. Coś czuję, że przyjdzie nam poczekać do końcówki przyszłego roku. Z jednej strony może jest to fajnie, bo bardziej się ekscytujesz i z każdym dniem wiesz, że jesteś coraz bliżej zagrania w tę grę, ale równie dobrze można zapomnieć, że wpłaciłeś jakieś 5 stówek na stronce i pewnego dnia pod twoimi drzwiami stanie kurier z wielką paką, a ty wielkie oczy ze zdziwienia, bo nawet nie pamiętałeś, że coś zamawiałeś. Ale co, z dostępnych informacji to jak na razie tyle. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej nadchodzącej planszówce. Ja już dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!